Dzień dobry, Krzysiu Bobylowski się kłania. Dzisiaj typowo nietypowy vlog z innej beczki. A dzisiaj porozmawiamy o produktach holenderskich. Pierwszym produktem, który chciałem Wam przedstawić, to jest piwo. Mamy dużo znanych marek w Holandii, jak Heineken, Brand, Grosz, Amstel, Herzog Jan. Najbardziej chyba znanym jest Heineken. O, pilsenerki, jasne. Moim ulubionym jest Bran z tych wszystkich wymienionych. Kolejny produkt, który chciałbym Wam przedstawić, to są sery. Jak wiadomo, Holandia z serami stoi. Duże targi w Tilburgu. Dużo eksportują Holendrzy do innych krajów. Ten, co trzymam w ręce, to jest mój ulubiony. Nadaje się do sałatek. Kolejnym produktem to jest American Fillet. Ja mam akurat wersję z cebulką. To jest taki nasz polski tatar. Jak obrócicie i spojrzycie na skład, oj, niekoniecznie widać, ale ja Wam powiem, to jest Rundfleisch, jakieś 55% wołowinka mielona. Ja się tym zajadam i z czystym sumieniem mogę Wam to polecić. Kolejnym produktem to jest fla. Fla to jest budyń na zimno. Fla kupicie w każdym sklepie holenderskim, także polecam spróbować. Kolejnym produktem są dropsy. Ja akurat mam wersję z miodem. No co mogę więcej powiedzieć o dropsach, że pierwszy kontakt z tym smakiem jest bardzo trudny. Ale polecam spróbować. Następny nasz produkt to jest Roan Butter Cake, inaczej Buren Cake. To jest taki właśnie po maślanym smaku placuszek i serwujemy najczęściej do kawki i herbatki. Kolejnym, a zarazem ostatnim produktem, który chciałem Wam przedstawić, to jest Strop Waffles, czyli okrągły, miodowy przysmak typowo holenderski. W sklepach także w wersji mini. Tyle co wiem, to już jest dostępny także w Polsce, w polskim Lidlu. To na zakończenie tego filmu zrobimy Strop Wafelsa. Jeszcze druga strona. Także ja za chwilę się będę zajadał. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie suba, kciuka w górę, zostawcie swój komentarz i do następnego razu. Trzymajcie się, hejka. PS, jak znacie jakieś inne holenderskie przysmaki, dajcie znać w komentarzu. Cześć!